to obok angielskiego najbardziej popularny wśród Polaków język. Stał on się drugim językiem obcym w naszym kraju, jednak cały czas pozostaje w cieniu języka angielskiego. Chcąc popularyzować naukę niemieckiego, zorganizowaliśmy dzisiejsze spotkanie. Serdecznie witam panią Magdalenę Jurowską, lektora projektu Deutschwagentur. Pana kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Piotra Karkowskiego. Lokalne media. Dyrekcję naszej szkoły, pana Krzysztofa Łachmańskiego. Oraz uczestników dzisiejszych warsztatów, uczniów klas pierwszych i drugich. Cieszymy się, że pani Magdalena Jurowska przyjęła zaproszenie i przyjechała do naszej szkoły oraz że projekt promocji języka niemieckiego jest realizowany w jednym z pułtuskich gimnazjów, właśnie w publicznym gimnazjum nr 3. Witam serdecznie, mam na imię Magda i jestem lektorem projektu Deutschwagentur. Projekt Deutschwagentur prowadzony jest przez Instytut Goethego w Warszawie. Zadaniem tego projektu jest promowanie nauki języka niemieckiego za pomocą animacji językowych. Animacje językowe są to przeróżne gry, quizy i zabawy. Jetzt bildet ihr bitte die Paare. Die Paaren bitte. Tworzymy pary. Die erste Paar kommt. Die zweite Paar. Die dritte Paar. Hallo. 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 Lewe roczki. Und dreimal hallo. Linke Hände und wir sagen dreimal hallo. 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 Jakie mamy zdanie? Jakie pamiętacie? Jakie mamy zdanie? Und wir kreisen einmal, zobaczcie, mówiąc to zdanie, und wir kreisen einmal, so zrobimy w ten sposób. Und wir kreisen einmal, so, powtórzcie. Und wir kreisen einmal, so, und stopp. Wir geben uns die beiden Hände und nach vorne, und nach hinten, und nach vorne. Und wir kreisen einmal, so, und nach vorne, und nach hinten, und nach vorne, und nach hinten. Dreje ich mich um. Danke schön. Zwick, 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 zwick. Jak ważne jest nauczanie języka, języków obcych we współczesnym świecie, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Wtedy, kiedy są granice otwarte, kiedy tak naprawdę cały świat stoi otworem przed młodymi Polakami. Zatem nauczanie języków jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nauczycielka języka niemieckiego, pani Monika Kiela, zainicjowała realizację projektu, który promuje język niemiecki. Jako jeden z trzech języków, którym tak naprawdę posługuje się w Unii Europejskiej. Und steht auf und setzt euch wieder, steht auf und setzt euch wieder, steht auf und setzt euch wieder. Morgen sind der Schuh. Und nochmal, steht auf und setzt euch wieder, steht auf und setzt euch wieder, steht auf und setzt euch wieder. Morgen sind der Schuh. Und weiter, in die Hände klatschen, die Stimme grunzt. Klatsch in die Hände, das macht man sagt. 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 W ten oto sposób chcemy zmobilizować uczniów do nauki języka niemieckiego, natomiast nauczycieli języka niemieckiego chcemy zainspirować przeróżnymi grami, quizami i zabawami, tak aby mogli urozmaicić swoje zajęcia języka niemieckiego. My odchodzimy od konwencjonalnych metod nauczania i tak jak wcześniej wspomniałam, prowadzimy zajęcia w bardzo, ale to bardzo nietypowy sposób. Danke schön, danke schön. Applaus, danke.
zwycięzców szkolnych konkursów. W konkursie krajoznawczym o Niemcze, Deutschland unser Nachbar, pierwsze miejsce zajął Damian Kiela z klasy 1B, drugie miejsce Marta Bystrek, uczennica klasy 1A, a trzecie miejsce wywalczyła Agata Kieszkowska z 1C. Mam nadzieję, że na co dzień pod tym nie tak, teraz mamy drugie miejsce. Proszę bardzo. Gratulacje. Trzecie. Gratulacje. Proszę bardzo. Naszą dzisiejszą dekorację stanowią m.in. prace konkursowe z konkursu na plakat promujący język niemiecki. O zwycięstwo rywalizowali uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Pierwsze miejsce zajęła Aneta Musińska z klasy 2C. Drugie miejsce Marta Bystrek z 1A. A trzecie miejsce uczennica klasy 1A Zuzanna Skrzecz. Gratulujemy! Cieszymy się, że pani Magdalena Jurowska odwiedziła dzisiaj publiczne gimnazjum nr 3 w Pułtusku. Staramy się promować język niemiecki i ta dzisiejsza wizyta jest jedną z form tej promocji. Chcemy pokazać uczniom naszego gimnazjum, że język niemiecki nie musi być nudny, że można uczyć się go w formie gier i zabaw. Setz dich hin, geh auf dem Tuch bitte, auf dem Tuch. Setz dich hin, steht auf, alle gut, wir haben jetzt, was für Jahreszeit haben wir jetzt? Was für Jahreszeit haben wir jetzt? Sag mal, Bruder Roku. Frühling. Wir sind gerade am Meer. Jetzt kommt. Trzeba się skupić. Die kleine Welle. Skupiamy się. Die kleine Welle. Dann kommt... Große. Die große Welle. Okay, jetzt kommt... Jak jest grzmot? Donner! Okay. Und wir haben wieder Stiele. So. Und langsam nach unten. Coordinado. Langsam nach... Langsam, langsam, langsam. Schwierig. Kto jeszcze? Chodź, chodź, chodź. Zapraszam, setz dich hin. Gut, wir haben jetzt Frühling. Wir sind gerade am Meer. Guten Morgen. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w warsztatach. Uczymy się języka niemieckiego od niedawna, no ale jest bardzo fajnie i cieszymy się bardzo. Te zajęcia pokazały nam, jak można się nauczyć języka niemieckiego w bardzo łatwy sposób poprzez gry i zabawy. Nach rechts. Jawohl. Nach links. O, über den Kopf. Gut. Zwischen den Beinen. Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Jasne, że klar!